Dobry wieczór. Przejarało mnie troszeczkę True Colors od The Weeknd. Dzisiaj tak trochę w jakimś R&B, coś takiego może zróbmy. Aż już sobie sprawdziłem i tempo ma 77, czyli takie ultra, 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 ultra wolne, jeżeli chodzi o muzykę. Zobaczmy, czy coś się tutaj wykmini z tego.
Kusi mnie to tutaj. What? Kusi mnie tutaj dograć swój wokal, żeby go jeszcze położyć. Bo chyba nie znajdę aż takiego dobrego sampla. A tutaj będzie wszystko w miarę git. Ciekawość, jaka to jest tonacja? Czy mi wyjdzie? Żeby to była to na segi krzyżyk? Żeby to była to na segi krzyżyk? To jest chyba G krzyżyk, prawda? Tak, to jest G krzyżyk. I zobaczmy, czy autotune wskaże mi G krzyżyk. No dobra, może być G krzyżyk, może być C krzyżyk, ale coś mi mówi, że to jest G jednak. Dobra, zobaczmy, czy autotune, jeżeli zaśpiewam wszystkie te dźwięki, czy autotune je skoryguje na C, czy na bardziej będzie pasowało G krzyżyk. Dobra, tune wskazał C krzyżyk minor. C krzyżyk minor. Zobaczmy, C krzyżyk minor. Na, na. Zobaczmy G krzyżyk. Na, 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 na.
Dobra, mój statement jest taki. I ta tonacja może być. Ale z racji, że moja się nie myli, z racji, że ja się nie myliłem, to wychodzi, że to jest jednak G krzyżyk pozdro. Zobaczmy, czy z tego da się coś wyciągnąć. Dobra, zostawmy to jak było. Zostawmy to jak było, tylko zróbmy sobie drugi kanał. Zróbmy sobie drugi kanał z jakimiś pierdolnikami, efektami. Przykładowo jakiś wpizdu reverb. Przykładowo jakiś wpizdu reverb i jakieś jeszcze inne gówna. Vintage verb. Dobra, dajmy autotune na maksa w tym przypadku. Właśnie stworzyliśmy instrument własny. Tak się to robi w Chicago. Thank you.
Dobra, muszę użyć pomocy tutaj, mocy zewnętrznej, jaką jest aplikacja BandLab Assistant, bo kurczę, mówiłem, jestem już zajarany na punkcie teraz piosenki Four Colors. Nie to, żebym zgapiał coś, ale tak mi się jakoś te shakery na myśl wzięły. Mi się shakery. O. Nie, to są za takie nie. Thank you.
W tym miejscu się tonacja nie zgadza, ale celowo, nie? Tu się tonacja nie zgadza, nie? No bo tu jest taki akord, a tu jest zupełnie coś innego, ale to spokojnie, to jest celowe. Thank you.
Nie wiem, czy to jest R&B. No ale wiem, że na pewno się nie równa z tym, co mi ryje Beret. Ale to w sumie dobrze, bo nie jest jeden do jeden. No. Ale to się na pewno nie równa z tym. No i w sumie nie miało być jeden do jeden, nie? Ale tak już szczerze, to w kwestii poczucia tutaj stylu i gatunku, no to ja się wymeldowuję, bo nie mam pojęcia, co to jest po raz kolejny. Tworzę nowy styl, prawda? Tworzę nowy styl. I czemu jest kamerka taka, o tak powinna być, ja mi się telefon nagrzał już, ja pierę. Przez 30 minut się nagrywa z takim tym, nie? Z taką perspektywą, ja tupia. Dodajmy tutaj jakąś namiastkę chociaż tego trapu. Jest to coś tutaj, o. Szczerze, jeżeli chodzi o jakieś... Nie wiem, co tu mogę jeszcze wcisnąć, nie? Nie wiem, co tu mogę jeszcze wcisnąć do tego. Jakieś dzwonki, jakieś flety? Nie będą chyba brzmiały tutaj dobrze w tym akurat. Nie jest tylko saksofon chyba. Kaleczone, ale zagrane. Thank you.
Już oczy zamykam. Troszeczkę. Dobra, zobaczmy, czy to najpierw zadziała.
Tak. Dobrze. Thank you.
co jakby jeszcze dodać, na przykład delaya. Delay dwójka na przykład. Tylko oczywiście w timingu. Standardowo. Tym razem Supermassive. Dobra, mój statement to finalny odsłuch, gdyż moim zdaniem to jest już skończone. I mimo, że totalnie nie znam się na R&B, w sensie, wiesz, o co chodzi, nie znam się na takich takich innych, bardziej egzotycznych stylach, jakbym to nazwał, to uważam, że ten beat wyszedł fajnie.
Jestem zadowolony, mogę sobie go zapisać jako. Aha, jest zapisane jako Church. Dobra, nieważne. Zobaczenia do jutra. Zobaczenia, nie do usłyszenia. Mam nadzieję. Naładuję sobie telefon już.